Filmy propagandowe jako narzędzie do realizacji polityki na arenie międzynarodowej. Tak właśnie nazywała się moja praca dyplomowa, a wy, moi drodzy, na Instagramie poprosiliście mnie, abym skomentował film dokumentalny American Factory, który w tym roku 2020 zdobył Oscara. No i podczas odbierania Oscara, główna autorka pozwoliła sobie zacytować Karola Marksa, ojca komunizmu. No właśnie, film propagandowy, czy po prostu dobry i nagrodzony oscarowy film dokumentalny? Moi drodzy, ja jestem Mikołaj Wąski-Teperek, witam Was na Wąskim kanale Niepoprawny Dyplomata. Zaczynamy! Czemu mówię o filmach propagandowych, skoro mówimy o filmie dokumentalnym? Oczywiście jest wąska granica między filmem na zamówienie, filmem dokumentalnym, a także filmem propagandowym, czy w ogóle po prostu reportażem dziennikarskim. Nie będę o tym mówił, ale dam Wam może do myślenia, czemu niektórzy mogą ten film za taki propagandowy uważać. Przede wszystkim jest to film wyprodukowany przez Julię Reichardt, Jeffa Reichardta i Stevena Bognara przy pomocy firmy producenckiej Higher Ground Production Company. Higher Ground jest to nowa firma i był to tej firmy pierwszy film. I oczywiście od razu na dzień dobry Oscar. A jest to firma, która należy do Baracka Obamy, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście współmałżonki Michelle Obamy, byłej pierwszej damy. A film kupiony przez Netflix i jest on na Netflixie do obejrzenia, jeżeli jesteście zainteresowani. Parę słów o tym, kim właściwie są reżyserzy, a raczej ta jedna reżyserka, Julia Reichardt, i o czym w ogóle ten film jest i jakie są takie dramy dookoła tego filmu, właśnie między innymi to, że to Obamowie byli producentami tego filmu i dali kasę na jego dalszą produkcję. Na dalszą produkcję, ponieważ Julia na własną rękę zaczęła produkować ten film, ale o tym zapleczu za chwilę. Więc pani Julia wcześniej nagrywała filmy takie jak na przykład Growing Up Female, bardzo feministyczna nazwa z 1971 roku. No i Seeing Red, film o komunistach, widzieć na czerwono, patrzeć na czerwono. Sama w wywiadach uważa się za osobę należącą do Left Wing Movement, czyli do osoby bardzo lewicowej. No jak sami pewnie wiecie, z Obamami w takim razie ma po drodze. Zaczęła nagrywać ten film, jest to o fabryce American Factory tytułowej, chociaż nie jest ona za bardzo amerykańska, tylko bardziej chińska, chiński kapitał w Stanach Zjednoczonych w Dayton, Ohio. Filmy dokumentalne, jak wiecie, są zazwyczaj kojarzone z filmami, które są o ubóstwie, o wojnie. A tutaj mamy, oczywiście także do tego nawiązała sama Julia w swoim przemówieniu, jest to film, który był zrobiony tutaj obok. Ona sama powiedziała, że mieszka niedaleko fabryki, stąd się wywozi. No i pewnie nie było jej trudno nawiązać kontaktu, ponieważ ona wcześniej nagrywała film tak zwany The Last Truck, ostatnia ciężarówka, ponieważ fabryka, w której jest, dzieje się ta akcja, wcześniej należała do General Motors i produkowano tam po prostu ciężarówki. The Last Truck, ostatnia ciężarówka, o upadku właśnie tej fabryki. Oczywiście nastał kryzys, przez kilka dobrych lat fabryka była zamknięta, aż w końcu została wykupiona przez chińskich inwestorów, przez Chińczyków, prywatną firmę i stała się fabryką szyb do samochodów, okien do samochodów. Pani Julia powiedziała, że rzeczywiście film dokumentalny i sama zawód dokumentalisty jest bardzo trudny, bardzo ciężki, bardzo niebezpieczny. No, w tym wypadku rzeczywiście Oscara wygrał film, który nie dzieje się gdzieś za granicą, nie dzieje się w niebezpiecznym
miejscu, nie jest wykonane gdzieś daleko, tylko tak naprawdę można powiedzieć w pewnym sensie w naszym ogródku, tutaj obok. Oczywiście jest dużo filmów, które dokumentalne pokazują takie prosty żywot, proste życie kogoś z naszej bliskiej społeczności, czy pewien zawód. No tutaj rzeczywiście mamy robotników, którzy mają swoją pracę w tej fabryce, no i oczywiście spotykamy się w tym filmie z ich problemami, z ich rozterkami, a także z ich marzeniami i ambicjami. I wszystko byłoby w porządku, ponieważ temat nie wydaje się jakiś zły czy jakiś propagandowy, ale zważając na to, jak wcześniej, o czym wcześniej nagrywała pani Julia, o tym, że stoją za tym Obamowie, to także to, co się działo podczas Oscarów, to znaczy pani Julia razem z ekipą wyszła odebrać, przyjąć nagrodę, pozwoliła sobie zacytować Karola Marksa, jak wiecie, ojca komunizmu, gdzie powiedziała słowa Workers of the World Unite, czyli klasa robocza, niech się zjednoczy. Także, no właśnie, co wy na ten temat myślicie, dajcie znać. Poza tym w filmie przedstawione są właśnie takie minusy o tym, jak bardzo są złe te warunki. Oczywiście starają się autorzy pokazać to jak najbardziej obiektywnie, ale tutaj warto podkreślić, że przecież za prezydentury Trumpa, nie wiem czy przypadek, nie sądzę, bezrobocie spadło. Miejsc pracy jest coraz więcej, no i także są coraz wyższe wynagrodzenia i to one są coraz wyższe, mimo tego, że nie podwyższa się najniższej gwarantowanej godzinowej na przykład wypłaty, która powinna takim pracownikom być dana. Ale wracając może w tej chwili do samego filmu, dzieje się to w Dayton, Ohio. Sama Julia jest z Dayton, Ohio. Jak sama powiedziała w wielu wywiadach, mieszka 20 minut od tej fabryki. Wcześniej nagrywała o tej fabryce General Motors film The Last Truck, tak jak o tym wspomniałem, także miała już w pewnym sensie konekcję z tą społecznością, która jest właśnie ona, w pewnym sensie należy do tej społeczności. Sama powiedziała, że wywodzi się z rodziny robotniczej. To myślę, że największe gratulacje dla autorów tego filmu są za zdobycie pozwolenia i w ogóle zaufania, aby taki film zrealizować, ponieważ rzeczywiście mieli dostęp do całej fabryki i udało im się nagrywać nawet takie dość szemrane rozmowy, których na przykład właściciele firmy nie chcieliby, żeby było to nagrywane, na przykład rozmowy o tym, jak tu można zwolnić tych niektórych Amerykanów, którzy zaczęli protestować w taki sposób, w pewnym sensie trochę nielegalny, aby dać im pretekst przenieść ich gdzieś, gdzie po prostu nie będą sobie dawali rady w tej fabryce, aby ich po prostu zwolnić jak te kozły ofiarne. A mimo tego udało im się zdobyć nie tylko pozwolenie, ale utrzymać to pozwolenie i zdobyć zaufanie, aby do końca mogli oni ten film realizować. A sam film, jeżeli chodzi o perspektywę właśnie tych stosunków międzynarodowych, tej relacji amerykańsko-chińskiej, to w pewnym sensie na pewno wszyscy zauważą, że tytułowa nazwa jest dość błędna, ponieważ nie jest to amerykańska fabryka, tylko tak naprawdę chińska, pod chińskim przewodnictwem. No i tutaj rzeczywiście pozwolę sobie zacytować trochę rzeczy z tego filmu, gdzie Chińczycy, jeden z takich głównych menadżerów, mówi o Amerykanach do szefa w taki sposób. Są bardzo powolni i mają tłuste palce, bo chodzi właśnie o te szyby, które oni tworzą. Czyli taki stereotyp Amerykana, można powiedzieć, że trochę rasizm nawet zalatuje od tych Chińczyków. I rzeczywiście byli oni traktowani w taki bardzo dziwny sposób, ponieważ ten prezes przyjechał, no i w jaki sposób on się rządził? Oczywiście jego firma, także nie można mu powiedzieć, że czegoś nie może, ale szykowali takie właśnie wielkie otwarcie, no i ten jeden z menadżerów amerykańskich się zapytał, no dobra, ale co będzie się działo, jeżeli będzie padać, to może zrobimy taką scenę, że będą wszyscy pod dachem. On powiedział, nie będzie padać, robimy tak jak mówię. Także miał totalnie gdzieś takie ewentualności, skąd on mógł wiedzieć, czy będzie padać deszcz, czy nie. No to jest taki jeden z kolejnych przykładów. No i inny, na przykład nie pasowały mu drzwi do garażu. On powiedział, ja nie chcę tych drzwi, macie je skasować albo obrócić w inną stronę. No i ten menadżer amerykański mówi, no dobrze panie prezesie, ale to będzie kosztowało $35,000. On mówi,
proszę to zmienić. Oczywiście to są jego pieniądze, jego inwestycja, ale mniej więcej widzicie, jaka tam jest mentalność. Temu prezesowi nie podobał się alarm przeciwpożarowy, ponieważ prawo amerykańskie mówi, na jakiej on musi być wysokości, gdzie to ma być postawione, a on mówi, że macie go przenieść, ponieważ ja tu chcę, żeby to były dekoracje. Rzeczywiście było to przy samej recepcji, przy samym biurku recepcyjnym, powiedział, ja tu chcę dekoracje. No i tam kilka osób gdzieś tam komentowało, że no tak, najlepiej jeszcze swój portret, że w ogóle ta właśnie arogancja tych Chińczyków, że oni są lepsi, no i że on coś cały czas przez każdego był nazywany chairmanem, chairman. No i tam jest pytanie, no właśnie, czy my nadal jesteśmy w Ameryce, czy już mówimy do prezesa, panie szefie, panie towarzyszu, tak jak do Mao Zedonga na przykład. Tam jest także etap w tym filmie, gdzie jest wycieczka z USA do Chin i ci robotnicy amerykańscy w Chinach są traktowani jak taka w ogóle wielka atrakcja i to, jak oni są tam przedstawieni, jest takie bardzo duże zderzenie kultur. Jest kolejna osoba, która tam mówi, że zarabiała kiedyś w General Motors $29 na godzinę, teraz zarabia $12.84 na godzinę i nic nie może z tym zrobić. 12.84 minus pewnie podatki, to rzeczywiście jest dość mało. Nawet jeżeli mówimy o Ohio, no w samym Nowym Jorku jest minimal wage $15 za godzinę. Oczywiście mówimy o Ohio, ale to nadal jest dość mało, także Chińczycy rzeczywiście nie płacili za dużo i jest tam wiele innych problemów, jak ci Amerykanie są tam traktowani, ale to wszystko możecie zobaczyć w filmie i sami zobaczycie pewne nieścisłości, chociażby bezpieczeństwa, BHP, tego, że Chińczycy na przykład w takiej samej fabryce w Chinach pracują $12, 12 godzin, w Stanach tylko 8 godzin, że Amerykanie mają aż 8 dni wolnego w miesiącu, a Chińczycy tylko 2 dni wolnego w miesiącu. No i jest dużo na przykład takich rzeczy pokazane, jak w ogóle oni z tym szkłem takie mają bardzo słabe rękawiczki w tych Chinach i dla Amerykanów, jak oni są w tej fabryce, to jest w ogóle nie do pomyślenia, że jak to można. Więcej na ten temat na pewno zobaczycie na kanale Black and Abroad in Asia. Albo po prostu zobaczycie, oglądając film na Netflixie. A teraz jeżeli chodzi o samo wykonanie tego filmu, no jest to film dość monotonny, dość nudny, był realizowany przez kilka lat. Wiele osób tutaj się spiera, że lepszy jest Honeyland, ponieważ on był tworzony zresztą 4 lata, jeden rok trwał montaż, ja tego filmu nie widziałem, dużo osób w ogóle klaskało nad montażem właśnie American Factory. Sama reżyserka, właśnie Julia, powiedziała, że montażystka, która montowała American Factory, popłakała się na jednej ze scen. Tej sceny akurat nie ma w filmie i też mniejsza o to, ale montaż, nie wiem, jak ten film by oczywiście wyglądał w inny sposób zmontowany, nie wiem, co tam zostało wycięte, a co nie. W pewnym momencie po prostu zdziwiłem, że ten film się skończył, ponieważ no, sam by pewnie nie wiedział, jak ten film odpowiednio zakończyć, ale jest to film, ma parę ładnych ujęć, ale nie jest to film, który ma jakieś ambitne ujęcia, piękne przejścia. Filmy dokumentalne zresztą tworzy się w taki sposób, że jak my to gdzieś tam w branży filmowej mówimy, że pracujesz ze światłem za stałym, tak? Zastajesz to, co masz i z tym pracujesz. Oczywiście prowadzenie rozmów i tak dalej, też trzeba mieć pewną empatię, czas i cierpliwość i oczywiście chęć poznania tych osób, aby oni pokazali wam swoje życie, otworzyli się przed wami. To oczywiście tutaj jakby bez dwóch zdań są to po prostu świetni dokumentaliści, jest to po prostu dobrze zrealizowany film dokumentalny, ale nie uważałbym, żeby to był film dokumentalny, któremu należy się Oscar, czy za produkcję, czy za podniesiony po prostu temat. Nie jest to jakiś ultra ładny film, jest on po prostu dobrze zrealizowany, odpowiednio, ale nie wychodzi ponad jakieś ramy. Więc jest tutaj ciekawe, czemu ten film akurat dostał Oscara. Czy dlatego, że ponieważ była to firma Obamów, czy dlatego, że autorka filmu ma poglądy komunistyczne, czy po prostu ma także w sobie pewne przejawy propagandy
nie wiem czy komunistycznej, ale na pewno gdzieś tam socjalistycznej, working class people i tak dalej, gdzie rzeczywiście mówi się w Ameryce, że nadal potrzeba ludzi do pracy, warunki tej pracy są coraz większe, coraz lepsze, także no wiele komentatorów komentujących ten film uważa, że jest to błahy trochę temat, wcale nie jest teraz najpotrzebniejszy, no ale zwróćmy uwagę właśnie na to, że tak, firma Obamów, kobieta, feministka przecież wyreżyserowała i wyprodukowała ten film. No może to są aspekty, dla których właśnie dla Akademii ważne były w tym filmie. W każdym razie film kończy się w ten sposób, o czym mówił były już w tej chwili kandydat na prezydenta z Partii Demokratycznej Andrew Yang, on dość mocno to komentował, że i tak się tak też kończy film, że będzie robotyzacja, że ileś tam setki milionów ludzi do 2030 roku straci swoje miejsce pracy na rzecz robotyzacji. No i taka jest prawda. Będą musieli ci ludzie się cały czas przekwalifikowywać. No i tutaj możemy sobie odpowiedzieć, czy z perspektywy wolnościowej, czy kapitalizmu, czy oczywiście tego komunizmu i socjalizmu, podejście do tej pracy, czy to jest w związku z tym wina kapitalizmu, że ci ludzie będą zastępowani maszynami? No, prawdopodobnie nie jest to wina kapitalizmu, tylko właśnie wina socjalizmu, ponieważ to oni podnoszą cały czas i walczą o podniesienie tej pensji minimalnej, dlatego na przykład firmy takie jak McDonald's czy inne sklepy przez takie głupie prawo jak zakaz handlu w niedzielę otwierają swoje filie bez pracowników, tylko automatyczne kasy, automatyczne sklepy, tak, bezobsługowe. No i rzeczywiście w tym kierunku to będzie szło, ponieważ są to inwestycje, które prędzej się zwrócą niż utrzymanie robotników. No i teraz będzie duży problem z dość dużym bezrobociem właśnie przez to, że jakiś po prostu debil wymyśla, żeby podwyższyć pensję minimalną, czy po prostu tak jak nawet Bernie Sanders, który wow, znowu wygrał teraz kolejne primaries w New Hampshire, jak widać, jest zaciąg ten komunistyczny, socjalistyczny w Stanach Zjednoczonych, Working Class People Unite, a mimo tego przecież za Trumpa przypadek czy nie, nie wiem, nie sądzę, bezrobocie spadło, jest więcej miejsc pracy, no i wynagrodzenie podobno także jest coraz lepiej, a to przecież Working Class People głosowali w wyborach na Donalda Trumpa. Także czy ten film zasłużył na Oscara? No według mnie nie. Obejrzałem ten film, nie wstrząsnął mną, był ciekawy, ale wydaje mi się, że był dla mnie tylko ciekawy, bo myślałem sobie o nim w ten sposób, że aha, dostał Oscara, więc pewnie jest ciekawy. I dużo się nastawiałem. Czy ogólnie bym sam z siebie obejrzał ten film? Pewnie nie. Ponieważ oni uważają, że jest to ciekawy temat, ważny temat, ale jak widać jest to bardziej temat gdzieś tam propagandowy, a sam w swojej pracy dyplomowej mówiłem o tym, jak to Hillary Clinton za kadencji Obamy zresztą zlecała z ramienia Departamentu Stanu produkcję różnych filmów dokumentalnych. Pojawiało się kilka filmów dokumentalnych, na przykład jak Kony 2012, jakby gdzieś tam miało to usprawiedliwiać tą, że ludzie po obejrzeniu tego filmu zrobili ten hashtag Kony 2012, aby usprawiedliwić interwencję wojskową chyba w Ugandzie, tak? I rzeczywiście Amerykanie wysłali tam do 200 chyba żołnierzy do specjalnych operacji. No nie udało im się chyba aż tak propagandowo tego roznieść. Tak samo był taki krótki filmik propagandowy I am Ukrainian dotyczący właśnie Majdanu na Ukrainie. Także trzeba uważać z tymi filmami dokumentalnymi, ponieważ jest bardzo wąska granica między właśnie filmem propagandowym, filmem dokumentalnym, a jakimś tym dziennikarstwem, a jak wiemy dziennikarstwo jest coraz bardziej rozlazłe na lewo lub na prawo. No tutaj wystarczy zobaczyć American Factory. Wszyscy mówią, że jest to dość obiektywny. Film ma dużo szarości, rzeczywiście ma dużo szarości, tam nie jest wprost powiedziane, kto jest ten dobry, kto jest ten zły. Tutaj są pokazane racje jakby każdej ze stron tej chińskiej
brytyjskiej, tego managementu, ale także tej, tej amerykańskiej, gdzieś tych robotników i tych robotników także chińskich. No myślę, że tutaj ten management pokazany chiński jest dość krzywdzący dla kapitalizmu, ponieważ rzeczywiście jest w pewnym sensie wyzysk pracowników w Chinach. W Stanach Zjednoczonych go aż tak takiego nie ma. Także ten kapitalista chiński w porównaniu do tego kapitalisty gdzieś tam amerykańskiego czy jakiegoś innego, no to jest tam trochę przepaść między warunkami pracy w Chinach fabryce, a w Stanach Zjednoczonych fabryce. Ale to myślę, że moglibyście to ocenić oglądając sami American Factory. No jest duża przepaść generalnie. Także nie ma tutaj co dewagować, po prostu to pociśnięcie tego kapitalizmu przez twórców, no wystarczy zobaczyć po prostu biogram tej twórczyni Julie Reichardt, tak, Growing Up Female, Seeing Red, o komunistach film z Obamami, ciach, Oscar, po prostu pierwszy film firmy Higher Ground Obamów i od razu na dzień dobry Oscar, także dlaczego dostali Oscara? No właśnie prawdopodobnie dla tych kilku powodów. Kim jest autorka? Kto stoi za autorką i o czym jest film, i mimo tego, że przesłanie nie jest wprost powiedziane, to chyba wszyscy widzimy. Czy inne filmy z tej kategorii powinny dostać Oscara? Nie jestem pewien, ponieważ wszystkich nie widziałem. Dużo osób mówiło o Honeyland. Zobaczę ten film i zobaczymy. Sami ocencie. Myślę, że generalnie warto sobie temat przybliżyć, popatrzeć, ale czy zachęcam do obejrzenia tego filmu, czy podesłałbym komuś znajomemu? Raczej nie. Czy sam z siebie bym obejrzał ten film? No pewnie gdyby nie dostał Oscara, bym w ogóle ten film totalnie olał. No ale moi drodzy, pytaliście o to, abym skomentował ten film, więc tak jak mówiłem, kultura amerykańska, stosunki międzynarodowe, sam tworzę filmy dokumentalne poza vlogami, bo nie tylko vlogami człowiek żyje, to gdzieś tam ten film skomentowałem. Mi w tym filmie brakowało parę aspektów technicznych. Jest to poprawny film, oczywiście dokumentalny, gdzieś tam poniekąd partyzancki. Dużo pracy, dużo cierpliwości, jasne, super, odpowiednio zrobiona robota, ale po prostu tylko odpowiednio. Nie jest to coś, co by urwało mnie z siedzenia. Moi drodzy, jeżeli podobają Wam się te filmy, to pamiętajcie, że możecie wesprzeć serię Niepoprawny Dyplomata na Patronite, a ja dziękuję wszystkim moim patronom z tego miejsca i pamiętajcie, że możecie na kolejne jakieś pytania, jeżeli będą, oczywiście pytać na naszej grupie Elektorat Wąskiego, no i na Instagramie Wądrek, bo tam zadawałem pytanie, czy chcecie ten temat, także jak będzie jakieś kolejne głosowanie, czy jakiś temat poruszyć, czy nie, no to tak, właśnie tam. No i jak macie jeszcze jakieś pytania, no to oczywiście zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. No i cóż, moi drodzy, jestem Mikołaj Wąski, Teperek, a to była seria Niepoprawny Dyplomata. Dzięki raz jeszcze. Subskrybuj Wąski kanał, zostaw lajka i komentarz. Dołącz do naszej grupy Elektorat Wąskiego na Facebooku. Po więcej zdjęć i inspiracji z podróży wpadnij na Instagram.